Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Recenzuwie, ja jestem Dartian i dzisiaj odwiedzimy najpotężniejszego kangura Rzeczypospolitej, Kangurka Kao. Być polskim graczem i nie znać Kangurka Kao to prawie tak jak grać Merę w Aquamanie i nie nasrać małżonkowi do łóżka. Powiem wam szczerze, że moje oczka zaświeciły się mocniej, kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się o rebucie serii. Kao obok Spyro, Crasha oraz Ratcheta i Clanka był jedną z moich ulubionych platformówek i chociaż okulary nostalgii zawsze pokazują świat o wiele piękniejszym niż był, tak tym razem udało mi się je ściągnąć z nosa i mimo ekscytacji nie oczekiwałem po tej grze zbyt wiele. Nie spodziewałem się żadnych innowacji, żadnego oryginalnego i przełomowego podejścia do gatunku czy jakichś rewolucyjnych mechanik. Chciałem dostać przyjemną platformówkę, która będzie chociaż trochę w stanie zapchać mi dziurę w oczekiwaniu na jakąś większą premierę. Dodatkowo byłem ciekaw, jak poradzili sobie rodacy z tym zadaniem. Czy Kao faktycznie będzie dumnie pędził za chujem, jak miało to miejsce 17 lat temu, czy jednak nie sprosta zadaniu. I już w tym miejscu mogę powiedzieć, że moim zdaniem sprostał, ale tak jak mówiłem na początku, moje oczekiwania nie były zbyt wysokie, zaś niektórych recenzentów, szczególnie tych polskich, były postawione nierealnie wysoko, sądząc po totalnie nieadekwatnych moim zdaniem ocenach. Bo gdy widzicie, jak Gol wystawia Kangurkowi 4,5/10, jednocześnie głosząc, że gra nie przyjęła się zbyt dobrze na świecie, gdzie tak naprawdę średnia ta nie jest wcale zła na tego typu grę kosztującą 120 zł i zrobioną przez mały team po tylu latach, no to coś się w człowieku gotuje. Szczególnie, że to oni wystawili najniższą ocenę na całym świecie. Trzymając się formuły recenzowe, zacznę oczywiście od tego, co podobało mi się w grze. Rzadko kiedy komentuję sprawy graficzne, ale tutaj jestem pozytywnie zaskoczony, poważnie. Gra prezentuje się o wiele lepiej niż sądziłem i nigdy nie miałem żadnych błędów związanych z grafiką, a o takowych zdarzało mi się czytać w internecie. Kao pomimo zyskania zoomerskiego stylu również robi wrażenie, szczególnie gdy porówna się go do tego, jak wyglądał oryginał. Bo w sumie to kompletnie zapomniałem, jak głupio wyglądał oryginalny Kao z ówczesną grafiką i aż tak to się wtedy nie rzucało w oczy, no i no kurwa, patrzcie na te oczy. Ogólnie cały art direction wydaje się być przemyślany, no i taki spoko. Nic nadzwyczajnego, ale trzyma się to po prostu przyjemnej kupy. Także grafika ogólnie na plus i przejdźmy dalej. Pomimo tego, że elementy platformowe oraz walka nie są trudne, to gra się naprawdę dobrze i czas w grze mija szybko. Początkowo nawet zastanawiałem się, czy przypadkiem nie ma gdzieś w opcjach poziomu trudności, ale okazało się, że niestety nie. To chyba natomiast oficjalnie czyni z Kangurka Kao Dark Soulsa platformówek, nie mówiąc już o tym, że mamy dodżowanie. Wydaje mi się właśnie, że to ono oraz możliwość wykonywania dwóch ataków powierzchnych wprowadza takie urozmaicenie do walki, pomimo jej łatwości nie jest właśnie ona monotonna. Przez fakt, że przeciwnicy nie są specjalnie trudni, no to możemy walczyć zupełnie swobodnie, według własnych upodobań i praktycznie nigdy nie skończy się to w zły sposób. Dla jednych może być to oczywiście duży minus i początkowo sądziłem, że ja będę się zaliczał do tej grupy, ale udało mi się w sumie znaleźć taką dziecięcą radość w bezmyślnym oraniu przeciwników pomiędzy dodżami i atakami dupą z powietrza, a poza tym walka w tego typu grach, no nie oszukujmy się, nigdy priorytetem nie jest, nie o to w tym wszystkim chodzi. Teraz już skupiając się tylko i wyłącznie na elementach platformowych, to są po prostu przyjemne, ale raczej zbyt łatwe, chociaż do tej kwestii jeszcze wrócę później. Levele na początku gry wydają się bardziej monotonne niż mój głos i bałem się, że tak pozostanie, ale po ucieczce z pierwszej wyspy dużo zmieniło się na lepsze. Moce rękawic, spinaczka po suficie, gdzie dodatkowo szyja Kao wydłuża się jak długi zapalonego gracza Diablo Immortal, levele typu ucieczka, bujanie się na wiszących drągach i tym podobne. Dodatkowo na końcu każdej wyspy czeka nas walka z bossem, która może swoim poziomem trudności przypomina poziom reprezentowany w spelu na MMA, ale trzeba przyznać, że walki nie są zrobione na totalny odpierdol w przeciwieństwie do wspomnianej gali i sprawiają przyjemność, a czasem nawet minimalne kłopoty. Największe wrażenie chyba póki co na mnie zrobił paradoksalnie pierwszy boss, gdzie mówiłem, że pierwsza wyspa mi nie podeszła, ale akurat jej ostatnia misja była naprawdę spoko. Mechaniki bossa dobrze pokazały, czego możemy się spodziewać nie tylko po samych bossach w dalszej części gry, ale też w jakim kierunku ogólnie gra będzie zmierzać. Chciałbym tutaj też na pewno pochwalić wieczne studnie, czyli to są takie mini levele, nazwijmy to, które znajdujemy normalnie na poziomach, których możemy wejść, aby pozbierać diamenty i zrobić jakieś małe wyzwanie. Niby można by to było zaliczyć do ogólnego, nie wiem, level designu do elementów platformowych, ale z jakiegoś powodu lubię tego typu mechaniki, gdzie właśnie wchodzimy w taki mini poziom w trakcie trwania głównego poziomu. Kojarzy mi się to z czymś, czym mieliśmy do czynienia w Doomie chociażby. Nie potrafię wam logicznie wytłumaczyć, dlaczego coś takiego mi się podoba. Jest to takie moje guilty pleasure, ale cieszę się, że w Kao pojawiła się również analogiczna mechanika, ponieważ jest to zawsze taki mały przystanek, żeby sobie chwilę odpocząć, oderwać się od tego poziomu, który aktualnie robicie i wrócić do niego po chwili przerwy. Dodatkowo najczęściej znalezienie takiej studni wiąże się z tym, aby wykonać jakąś dodatkową aktywność na poziomie, która nie jest najczęściej jakaś super oczywista do znalezienia albo do odkrycia.
Przechodząc teraz do rzeczy, które mi się nie podobały, to wspomniany poziom trudności. Kao nie jest szczególnie trudną platformówką i mimo wszystko jest skierowana bardziej do młodszych osób. I z jednej strony wydawać by się to mogło oczywiste, z drugiej trzeba mieć świadomość, że mnóstwo ludzi kojarzy Kao z lat młodości i będzie chciało wrócić do znajomego kanciastego kangura. Jednak jeżeli ktoś polubił wtedy tę grę, te 17 lat temu za poziom trudności, no to czeka go zawód gorszy od tego, gdy czekając na ostatnią część do waszego kompa, kurier zostawi wam awizo pół godziny przed zamknięciem poczty. Także jeżeli jesteś fanem hardkorowych platformówek, no to niestety Kao może potencjalnie szybko się znudzić. Jednakże, żeby to nie brzmiało aż tak negatywnie, na obronę powiem, że jeżeli Kao ma komuś służyć jako przyzwoita, ale przy okazji relaksująca platformówka, to poziom trudności może być wręcz atutem. Szybko również znudziłem się na pierwszej wyspie, o czym wspomniałem nieco wcześniej. Oprócz faktu, że poziomy były łatwiejsze niż sprzedanie fake newsa gaming journaliście, to po prostu za mało zostało w nich ukazane ciekawszych mechanik, a dodatkowo nie działo się na nich w gruncie rzeczy nic wartego uwagi. Czułem się trochę jakbym przechodził grę z płatków śniadaniowych, tylko takich deluxe, no ale nadal to gra z płatków śniadaniowych. Dopiero potem Kao nabrał rumieńców niczym wujek po dwóch godzinach każdego spotkania rodzinnego, kiedy wuda zaczyna wchodzić za mocno i pokazał, że jest czymś więcej niż początkowo mogło się wydawać. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego i wiadomo, że nie powinno odkrywać się wszystkich kart na samym starcie gry, ale w przypadku Kao wydaje mi się, że pierwsze z nich zaczęto pokazywać no nieco za późno. Przez co przez pierwsze minuty albo nawet godzinę, dwie gry człowiek może się do niej zrazić. A wcale nie ma ku temu aż takich powodów. Koniecznie też tutaj muszę wspomnieć o dialogach i od razu zaznaczę, że nie mam porównania do wersji angielskiej, bo w Kao, podobnie jak Wiedźmina, czułem patriotyczny obowiązek zagrania po polsku. No a polskie dialogi są tragiczne. Może nie pod względem voice actingu, bo ten może nie należy do najlepszych, ale też nie jest najgorszy. Bardziej chyba boli mnie sama treść tych dialogów. Widać, że gra próbuje być młodzieżowa i momentami aż krzyczy WhatsApp fellow kids, ale jak to często bywa w takich przypadkach, doskonale można zdać sobie sprawę po jednej wymianie zdań, że pisał to boomer kojarzący tylko parę słów kluczy i parę współczesnych trendów. Może młodszym odbiorcom się to spodoba, wiadomo, że ja też już wchodzę w taki wiek trochę boomerski, ale no mnie parę razy szczerze mówiąc wygięło z cringe'u słuchając rozmów w grze. Chociaż znowu będąc nieco adwokatem diabła, to nie będę ukrywał, że raz albo dwa zdarzyło mi się mocniej wydmuchnąć powietrze nosem, co jest jakimś światełkiem w tej ciemnej otchłani, no bo tunelem to tego nazwać nie można, bo to by była zbyt delikatna nazwa. Wolałbym szczerze mówiąc chyba, gdyby dialogi do Kao pisała ta sama osoba, która była odpowiedzialna za wspaniałe komentarze w kodzie gry oryginalnego Kangurka. Papuga mówiąca: hej Kao, ratuj mnie skurwielu. Wulkan z przypisem pędź za chujem Kao z pewnością zadowoliłyby moje prostackie i wulgarne poczucie humoru wystarczająco. Grając w Kao mimo wszystko bawię się dobrze, szczególnie po przejściu pierwszej wyspy. W gruncie rzeczy gra jest tym, czego się po niej spodziewałem. Wiem, że nie wspomniałem nic o kwestiach fabularnych, ale myślę, że jest tyle samo ludzi grających w Kao dla fabuły, co ludzi oglądających porno w tym samym celu. Reboot Kangurka jest to bardzo prosta, ale przyjemna platformówka, idealna na spędzenie leniwego wieczoru, kiedy chcemy sobie bezstresowo miło spędzić czas. Możemy nacieszyć oko aspektami wizualnymi, eksplorować sensownie zdesignowane levele i walić magicznymi rękawicami przeciwników po mordach. W mojej nic nieznaczącej ocenie Kao zasługuje nawet na 7 na 10, i wbrew temu, co próbuje przeforsować serwis gry online, wcale nie jest rozczarowaniem. Jeżeli do tego, co opisałem, chcielibyście się wybrać na małą podróż do lat dziecięcych i nie przeszkadza wam granie w gry z mechanikami rodem z PS2, mając dodatkowo na uwadze, że biorą z nich tylko to, co dobre i fajne, to tym bardziej Kao się wam spodoba. Kao powrócił po latach w dobrym stylu, a ja wracam maksować w nim levele. Także trzymajcie się, Dartyjan, bez odbioru.